Muzeum Ziemi Zawgrzeńskiej w Mławie szykuje się do kolejnej czasowej wystawy. Tym razem placówka postanowiła wypożyczyć eksponaty od znanych w całym kraju obiektów. Dzięki współpracy już niedługo zwiedzający będą mogli poznać m.in. dzieje bursztynu. Już w styczniu zapraszamy mieszkańców Mławy i okolic na dwie wystawy czasowe. Jedna to Dzieje bursztynu. Wystawa ta przyjedzie do nas z Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. Druga to Wielość rzeczywistości. Ta wystawa przyjedzie do nas z Muzeum Józefa Piłsudskiego z Sulejówka. Na wystawie będzie można zobaczyć bursztyn w różnych odsłonach, zarówno w formie naturalnej, jak i szlifowany. Pojawią się rozmaite ozdoby wykonane z bursztynów. Ciekawostką będą także inkluzje. Zwierzęta, rośliny zatopione w bursztynie. Na wystawie będziemy mogli zobaczyć takie okazy jak mrówki, muchówki i pająki, które no właśnie zostały zatopione w bursztynie kilkadziesiąt milionów lat temu. Ponadto zobaczymy różne odmiany bursztynów, m.in. bursztyn czerwony, cacka, też formy mieszane. Eksponatom będą towarzyszyły plansze edukacyjne, na których prześledzimy historię powstawania bursztynu. Zobaczymy też miejsca, gdzie występuje bursztyn. Wystawę będzie można oglądać od 11 stycznia do 31 marca przyszłego roku w sali wystaw czasowych Muzeum Ziemi Zawgrzeńskiej. Wernisaż ekspozycji Dzieje bursztynu odbędzie się 11 stycznia 2019 roku, to jest w piątek, o godzinie 12.